Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was z Geoanalii, o tam daleko! Gdyby tylko był sposób, żeby jakoś tą Geoanalii zobaczyć bliżej. Jo, tutaj Olka i witam was dzisiaj w czym? W VS-ie? Czy tak w ogóle to jest moje przywitanie? Jako twoje przywitanie? Przepraszam, to kamera na mnie. Dzień dobry, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj z tym odcinkiem versus sezon drugi, czyli drugi sezon naszego, naszej walki pomiędzy budowaniem różnych rzeczy, tak czy inaczej. Słuchajcie, pewnie widzieliście w tytule, dzisiaj robimy to samo, co robiliśmy w pierwszym odcinku VS-a, czyli budowanie pokoju dziewczyny i pokoju chłopaka. Jak ktoś to w ogóle pamięta? Mam nadzieję, że tak, ale tym razem robimy to odwrotnie. Ja buduję pokój dziewczyny, Geoanalii buduje pokój chłopaka i z tą różnicą też, że mamy nowe mody, słuchajcie, mamy nową paczkę modów, troszeczkę jeszcze nie ma zbyt dużo nowych modów, takich, które byście nie znali, ale te mody będą cały czas dochodzić i coraz więcej nowych bloków będziemy mieli. I nie żeby coś, ale ten modpack, którego korzystamy, jakimś dziwnym cudem nazywa się w moim Minecrafcie Minecraft Sims 4. Nie wiem, ludzie na Instagramie być może widzieli. Nie wiem czemu, do czego się ten modpack nazywa Minecraft Sims 4? Czy to jest coś, Nawet jeżeli... No nie, wydaje mi się, bo przecież nawet nie było... nie, wydaje mi się, że nie. No dobra, ale chyba czas start, co nie? Trzeba zacząć budować i wy macie teraz jako widzowie o tyle fajniej, że macie dostępny podgląd obydwu osób. To nie jest fajne, bo ja nie potrafię budować kompletnie i ja buduję w godzinę, a ty budujesz 10 minut i tak to się kończy, że właśnie ja buduję w godzinę. Oj tam, nie ma się co o to martwić, ponieważ... nie znamy swoich budowli aż do samego końca, więc to będzie ciekawe. Ale w ogóle powiedziałeś widzom, że tym razem ja będę budować... Tak, no już wiedzą, chyba wiedzą, wiecie, prawda? No nie, właśnie nie wiem, czy powiedziałeś. Powiedziałem na pewno. Dobra, to ja zrobię może z takiego drewna przynajmniej jedną ścianę, no bo jak pokój dziewczyny, no to musi przeważać jeden kolor. Proszę bardzo. A ja zrobię chyba bardzo podobny co do czego ty robiłeś, tylko taki mój, moje, nie wiem, ujęcie tego, co zrobiłeś wcześniej. Czyli ty robisz pokój chłopaka, czyli czekaj, innymi słowy, ściągasz ode mnie, prawda? Zżynasz ode mnie. To chciałaś powiedzieć, że zżynasz ode mnie z mojego odcinka? Nie, ale... Nie, że robię podobne, ale Czoklet też nie robię jakiegoś takiego wielkiego, dobra? Wiem, spokojnie. Ja tutaj sam nawet nie wiem, jak to powinno wyglądać. Ja też jeszcze nie mam zielonego pojęcia, jak to powinno wyglądać. Ale będę używać moich umiejętności zbudowania Simsów. No to bardzo dobrze, wykorzystaj, bo ja tych umiejętności niestety nie posiadam. Ja nie potrafię przenieść umiejętności z Simsów na Minecrafta. No wiesz, no jakbyś grał w Simsy, to może by się udało. Jakbym grał w Simsy, no to może by coś tam było, no ale no co ja poradzę, że nie gram, no. No to może zacznij grać! Myślisz? Myślę! Myślę, że widzowie nie chcą Simsów. Nie chcą, żebym grał w Simsy w Minecrafcie chyba chcą. Nie, ale myślę, że widzowie nie chcą Simsów prawdziwych Simsów, The Sims 4, no już, koniec tematu, bo już zaczyna mi się język plątać, nie wiem co mówię. Więc udowodnijcie mi, pokażcie na czacie, że nie chcecie Simsów, ok? Napiszcie na czacie, Czoklet, nie chcemy Simsów, nie chcemy, żebyś grał w Simsy. Ja wtedy nie będę grał w Simsy, będę wiedział, że ok, wypełniam po prostu wolę widzów. Widzowie nie chcą, więc robię to, co widzowie ode mnie oczekują, czyli nie nagrywam Simsów i wszyscy są zadowoleni. Dobra, zrobiłem już kawałek ścian, ale ja myślę, że tutaj to nie będzie jedyny kolor, jaki użyjemy. A ja mam problem. Jaki masz problem? Że użyłam jednego koloru i nagle mi się przestał podobać. No zdarza się, no. No i właśnie dlatego nie chciałam, żeby były dwie perspektywy. Czasami się zdarza, no ale to co, no to nie ma problemu z dwoma perspektywami, no. Zawsze można wyciąć. Albo coś. Czy ja wiem, że tak można? No można. Czy ja wiem, że tak można? Można. O, ale to są fajne bloki. Chociaż niekoniecznie chyba pasują do... Chociaż?
Chociaż myślę, że jest spoko. O. Całkiem ładnie, tylko to będzie tak... Będzie trzeba jakoś to przedzielić, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, nieważne. Tu będzie coś takiego. W ogóle jeszcze nie wiecie, jaki ja mam pomysł. Ja się na razie nie będę z wami chwalił. Nie będę wam mówił, jaki mam pomysł. W ogóle ten pokój taki trochę duży nam wyszedł. Ja nie będę wykorzystywał całej przestrzeni. Znaczy, no ja również nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, dotąd. Pyk, 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 pyk. I tutaj tak samo. To będzie bardziej taki... W sumie wyszedł chyba mi... Nie wyszedł kwadratowy. Wyszedł taki... taki prostokątny pokoik, ale nie wykorzystuje całej przestrzeni, więc powinno być troszeczkę łatwiej. Dobra, to wiesz co? Ja myślę, że ja na razie zamilknę, bo muszę dokończyć te ściany i będziemy się widzieć chyba, jak już będzie sufit, co nie? A no to, że niby, że ja teraz mam się widzami zabrać, że znaczy teraz nie, moja perspektywa... Nie musisz, znaczy jak chcesz. Nie, słuchajcie, ja również, znaczy teraz... Mówię przyszłemu czekoladowi, żeby teraz nam nie dał. Ja jeszcze nic tak naprawdę nie robię ciekawego, także spotkamy się wtedy, kiedy będę może robiła coś ciekawego. Okej. Jak ściąga perfidnie! Co ściągam? Jak ściąga! Co ściągam? Czy ty zaglądasz do mojego... Czy ty zaglądasz, co ja robię? Nie, bo słyszę, że za dużo razy myszką klikasz. To co? Oj, ja myślę, że ktoś tu podgląda. No jak mogę podglądać, jak sama zrobiłam to szybciej? Ktoś tu chyba się spojrzał na to, co robię. Nie, bo klikasz za dużo razy myszką, więc ja wiem dokładnie, co ty robisz. Nawet nie musisz się patrzeć. Oj, chyba... Oj, słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. To możesz o tym myśleć, że po pierwsze ja w odcinku moim, pierwszym, też takiej podłogi użyłam. Ale o jakiej... O czym ty mówisz? Ja nie wiem... Możesz tylko jednej podłogi użyć w tym. A klikasz za dużo razy, więc ja totalnie wiem, co ty tłumacz robisz. Się, tłumacz. Oj, słuchajcie, chyba znaleźliśmy cheatera. Jak cheatera? No ja ktoś, już skończyłam. Ktoś tu oszukuje, no. Ktoś tu mówi, że nie podgląda, a podgląda. Kto, ja? No chyba to ta. To jest niemożliwe. No ja bym powiedział, że to możesz być ty. Okej, okay, mój pokoik jest zrobiony, znaczy zrobiony jest sufit i na razie ściany i podłoga. Zaraz weźmiemy się za meblowanie, a co tam u ciebie? Ja przed chwilą miałam coś śmiesznego. To znaczy? No pokaż. No jak widzowie widzieli, to zamiast łóżka taki mały creeper mi się stawiał. Okej, okay, a już wszystko masz gotowe, tak? Tak, ja już mam wszystko gotowe, aktualnie teraz będę meblować. No to ja się też biorę za meblowanie. I nie mogę powiedzieć widzom, znaczy nie mogę powiedzieć widzom, co się dzieje, bo ty będziesz wiedział, ale tutaj jest takie coś fajne, co uważam, że jest całkiem ciekawym pomysłem, ale nie wiem jeszcze do końca, jak to zrobię, tak, żeby ja było tu coś totalnie ładnie. Znalazłem fajnego. To jest o wiele ładniejsze. Przy wow. czym zastanawiam się, co to jest i jak mogę to wykorzystać. Czy to jest ten sam rodzaj drewna? Nie, to jest inny. To muszę w takim razie użyć... Chwila, to jest najciemniejsze. Wiesz, co mnie ciekawi? Bo ja w sumie robię pokój dla chłopaka. I czy jak jakiś teraz chłopak ogląda to i zobaczy to, co zrobiłam, to czy będzie chciał... Znaczy, czy stwierdzi, że by chciał w takim pokoju mieszkać, czy stwierdzi... I ja bardzo jestem tego ciekawa. Okej, okay. A wiesz co? A wiesz, że mnie ciekawi to samo, czy... Czy ten pokój, który ja robię, w ogóle jakkolwiek by zainteresował jakąkolwiek dziewczynę? Jak ktoś pamięta, jakie były te nasze te pokoje z pierwszego sezonu, to może stwierdzić, kto zrobił lepszy pokój dla faceta i dla... Boże, dla faceta, dla chłopaka i dla dziewczyny. Okej. Okay. To ja tutaj... Poczekaj, ja tutaj robię teraz takie magiczne rzeczy. Pyk, 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 pyk. O, to mi się podoba. Ale wiesz, co ci powiem? Co? Że chyba wolę budować w Simsach. Czemu?
Bo w Simsach jest o wiele więcej rzeczy i jest większa jakaś taka, szczególnie jak wpiszesz cheaty, na to, że... O, szczególnie jak wpiszesz cheaty! No bo jak od wpiszesz razu... cheaty, to możesz wszędzie rzeczy stawiać tam, gdzie chcesz. Od razu byś cheatowała, od razu byś, ja to wiedziałem, od samego początku, że no, jesteś... w jaki sposób mam cheatować w Minecraftie? Przecież nie mogę postawić przedmiotu tam, gdzie jest inny przedmiot. Ha? No, dobra. No dobra, tutaj mnie masz, ogólnie, słuchaj, jest taki mod, jakbyś nie wiedziała, że możesz stawiać wszystkie przedmioty na ziemi, nawet na przykład miksturki albo inne rzeczy. Wystarczy, że z shiftem przytrzymasz nie, na razie i możesz mi na przykład jest jabłko potrzebny. Postawić mi albo jest, coś. Mi jest potrzebne to, żebym mogła w jedną rzecz włożyć drugą. No to nie, tutaj ci nie pomogę akurat. No to wiedziałam, że mi nie pomożesz, no to no. Także ja mam trochę problem właśnie z tym teraz, bo mam pewien pomysł, a nie mogę go wykorzystać. A gdyby to były Simsy, wiesz co, a co jeżeli bym ci dała challenge? Jaki challenge chcesz mi dać? O nie, dostałem achievement sexy time, co? Co? Co ty tam budujesz? Żaluzje na okno. O ja. Ale okay. Ja dać ci challenge. Jaki challenge? No mów, słucham. Może zrobimy tak, że jak tutaj robimy, wiesz, bo to jest Minecraftowy kanał, nie? Tak. A na moim kanale są na przykład Simsy. Aha. Więc może jakbyś przyszedł na mój kanał i zrobilibyśmy to samo w Simsach? A może, może. Ale ja myślę, że widzowie nie chcą, prawda, że nie chcecie? Możecie napisać w komentarzu, wyraźcie w komentarzu, jak bardzo nie chcecie, żeby to robić. I ja to w pełni zrozumiem, słuchajcie, ja w pełni rozumiem to, że nie chcielibyście takiego odcinka. Ja naprawdę w pełni zrozumiem, jeśli bardzo, bardzo będziecie przeciwko, więc możecie wyrazić swoją niechęć. Ja jestem gotowy, słuchajcie, ja jestem gotowy. Możecie mówić, jak bardzo nie chcecie, żebyśmy to robili. Jestem cały wasz, słucham. Ale... To po prostu powiedz, że sam nie chcesz tego robić u mnie. Ale ja nie mówię, że ja nie chcę. Ja wiedziałam, że to tak ale będzie. Ale ja nie mówię, że ja nie chcę. Ja po prostu mówię, że widzowie na pewno bardziej nie chcą niż ja. Ja bardziej posłucham się widzów niż siebie, no. Mhm. O, jako że to są tak jakby dwie części, to zróbmy to w ten sposób, że tu będą dwa rodzaje... Dwa stoły? O, powiedzmy, że tu będą dwa stoły i zobaczcie. Teraz na tym stole może sobie stać komputer. Możemy go w ogóle... O, ojejku, możemy go otworzyć. Otwórz. Jak się otwiera komputer? Komputerze! Co tam się dzieje, Czoklet? Jak się otwiera tego laptopa? Nie wiem, może jest po prostu zamknięty i nie chce się przed tobą otworzyć. Wiesz, ja też nie chciałabym się przed tobą otworzyć. Ale on działał. No to teraz już nie działa. Już zepsułeś. No nie, no dobra. To nie otwieramy laptopa w takim razie. Postawimy zwykłego laptopa. Bo mamy młodo nadziałającego laptopa, ale nie wiem, czy on nie komplikuje się z jakimś innym modem. Więc jakby tak się działo, to przeżyje. Dobra. O, to możemy gdzieś tu postawić. O. Zastanawiam się, co po tej stronie będzie. Tutaj mamy takie bardziej otwarte... O, wiem, co zrobimy. Coś, co podejrzewam, że dziewczyny by chciały mieć. Co by chciały mieć? To powiedz mi, ja ci powiem, że by chciały mieć. Ale ja nie powiem ci, co by chciały mieć, bo ty to musisz zobaczyć na własne oczy i ewentualnie zdecydować. Chciałabym to mieć, albo wiesz co, nie chciałabym tego mieć. Okej. Okay. A mi się nie podoba to, co cały czas robię. Cały czas myślę, że jakoś mi się uda fajnie połączyć, ale się nie udaje i mnie to bardzo irytuje. Myślę, że nie jest tak źle. Ty nie wiesz, jak jest. No ja nie wiem, ale patrząc... Gdzie patrząc? Nie patrzę na ciebie, mówię, że patrząc tak myślowo, myśląc o tym, to stwierdzam, że to nie będzie takie złe, no. No? No. Prosi się głos chyba. O, ja tu jeszcze jakieś inne pamiętam rzeczy były, które można było tak tu porozstawiać. Coś takiego, a tu możemy jeszcze dać... Dobra, zostawię to na razie, nie będę się tym bawić, bo szafki jakieś na tym się najbardziej skupiłam. Pamiętam, kiedyś były. A chciałam się skupić na tym, co jest tutaj. Czy są jeszcze jakieś regały? O, jest! To jest ważne. Chwila. To... Jest środkowa część i jest ta część.
I możemy to postawić tutaj może? Dokąd to sięga? Dotąd. Więc tu może być... No, stawiaj się. O. I o. A tutaj trzeba by to uzupełnić jakimiś regałami, na przykład z książkami. Książki? Jakieś? Są tu jakieś regały z książkami? Halo? Potrzebuję... O, tu jakaś szafa jest wielka. Czy ta szafa tutaj... No, troszkę zasłoniła, ale nie do końca. Bym to jakoś tu może zrobił inaczej. To postawmy może po prostu... To... Tu. Oto tu. Proszę bardzo. I tu można jeszcze jeden taki regał wstawić. Elegancko. Tu ubrania. A szafy będą stały po tej stronie, ale nie mam szaf w tym kolorze. To jest problem. Tu się ze mnie brechtasz. Nie brechtam się z ciebie. Czemu byś miał z ciebie brechtać? Ze mnie się brechtałaś. Słyszałem. Nic się... Aj, nie rozmawiam z tobą. No słyszałem, jak się ze mnie brychtałaś. Ty teraz próbujesz powiedzieć, że nie, co? Powiem ci, że jest, że masz, nie wiem, że masz krzywy nos i nie umiesz budować. No nie, to przesadziłaś, wiesz, to było bardzo niemiłe z twojej strony. No to bo było... mnie, totalnie mnie, straszysz. Wcale... Coś tu się bardzo dziwnego dzieje. Co się dzieje? Czemu ta... Czy ja tu przypadku... Co tu... Chwila! Co ja tu się... Coś mi się bardzo, bardzo dziwnego stało. Dobra, ale też jest w porządku. Ten zakątek jest tak, jak powinien być. A ja muszę coś powiększyć. I teraz chyba zaczynamy powolutku dodawać jakieś szczegóły. Czyli na przykład... Takie coś, tu zaraz poustawiamy rzeczy, to jest powolutku, ale teraz takie typowo jakieś dziewczęce bajery. Dobra, mam to, tylko tutaj, czy da się tutaj stawiać krzesło? Nie można, o nie. A co to tam się dzieje? Gdzie chcesz stawiać krzesło? Bo chciałbym jeszcze jakoś wykorzystać ten stolik, tylko nie wiem jak. Dobra, inaczej. Na razie zajmijmy się itemami na ścianę. Albo na stoliki, ponieważ mamy jeszcze dużo tutaj rzeczy do położenia, bo ogólnie to prawie mam już gotowe. Tak? Potrzebuję tylko jakieś właśnie fajne rzeczy, na przykład... Wiesz co, to w sumie ja dopiero, ja jeszcze troszeczkę mam do zrobienia, także... Jeszcze tak, troszkę? Troszeczkę. Tak, tylko tyle. Dobra, to ja teraz tak. O, czy da się na przykład... płytę na ścianę, albo coś? Chyba nie. Czy ja w ogóle mam tego? Mam te... O, jest! Da się, dobra. Czyli płytę można sobie położyć. Co jeszcze można położyć? Czy tą miksturkę można położyć? Ale wygląda brzydko, nie. no, wiaderka z farbą nie będę kładł. A może jakieś kwiatki? Nie, do doniczki, no tak, doniczka. Co to jest? Co ci? Excuse me? Gdzie to mogę położyć? Co? A nic, znalazłem coś. Co znalazłeś? Coś dziwnego bardzo. Okej, nie pytam. Nie pytaj. No dobra, to już mamy. O, doniczki. Trzeba jakieś doniczki ładne powstawić. Na przykład. Nie ma zbytnio gdzie postawić doniczki. Tu można postawić doniczkę. Do doniczki jakieś... Tu można postawić doniczkę i ty dostajesz doniczkę. I jeszcze tamten koleś dostaje doniczkę. Ładny kwiatek. O, czy ten ładny kwiatek można tu włożyć? Nie można, bo jest za duży. No to niech będzie popi. O. Mamy kwiatek i... Chwila, ale my jeszcze mamy dużo innych kwiatków, takich ładnych, dużych. Gdzieś były. Na podwórkowych rzeczach? Podwórkowe rzeczy były na końcu.
tak. O, są. Nie wiem, czy one są duże, czy małe, ale można gdzieś to postawiać. To jest malutkie. To mogłoby sobie leżeć. A. Tu? Rosiczka to jest. Okej. I. To można postawić gdzieś. Tutaj przy oknie. O. Żeby ładnie wyglądało. A to jest takie duże podwieszane. Dobrze rozumiem? Nie, to jest taka wielka waza. Okej. To wielka waza może stać. A, nie może stać. No i co ty tu robisz? Nikt się tu nie zapraszał. Kto, co ja? To jest niby pokój dla chłopaka, ale co? Ty myślisz, że jesteś chłopakiem? I co jest stąd? Idź sobie. Psik. Psik. O kim ty mówisz? Psik. Czy to do mnie? Na mnie krzyczysz? Totalnie do ona ciebie to na było. Mnie krzyczy. Ona na mnie krzyczy, ja wam to mówię. Ona. Gdzie ten kwiatek? Ale ten kwiatek trzeba go gdzieś postawić. Może przy wejściu? O. No. No, powiedzmy. Powiedzmy. Dobra, ale co jeszcze? Bo to na pewno nie jest wszystko. Wiesz, co ci polecam? Co mi polecasz? Zrób obraz gdzieś na ścianie. A wiesz, co ja sobie polecam? Ale polecam ci, bo to. Bo to jest bardzo fajna rzecz. Musisz przetestować. A czekolad, a wiesz, co ja sobie polecam? Co sobie polecasz? Zrobienie okien? A ja mam okna. A ja nie mam okna. A, okej. Ja zapomniałam o oknach. Okej. Dobra, zrobimy dwa, żeby nie było, że osoba będzie się źle czuła, bo nie ma jakiegoś światła. Bo ja troszeczkę inaczej, inne źródła światła mam po prostu. Zimno. Co zimno? Zimno. Gdzie zimno? Zimno. Gdzie ci zimno jest? Tutaj, jest, bo nie ma słońca, jest mi zimno. A, no to słuchaj, to się mówi mi i ja wtedy proszę dzwonię do centrali, żeby dzień włączyli. Wiesz, to tak, a, tak to działa. Normalnie przylazł znowu. Czego ty tutaj szukasz? Nikt cię nie chce. I to normalnie nowy przyszedł. Czekaj, dlaczego wszystkie creepery mnie kochają? No bo masz takie włosy jak one? Może to ta, może to to? A nie wiem, czy to na pewno. No dobra, wiesz co? Ja chyba mam mniej więcej już gotowe, więc czekam tylko na ciebie. A, no to ja jeszcze nie mam mniej więcej gotowe, totalnie. No to w sumie możesz trochę teraz typu pokazywać, co się u ciebie dzieje ciekawego. A ja się wstydzę. No nie wstydź się, no. O, to się stało. Co się stało? Nic się nie stało. Ty się tam, nie patrzcie na mój monitor, prawda? Co, nie patrzę się, ale co tam się dzieje? Nic, widzowie zresztą widzą. No i Creeper cały czas przylazł, ja nie wiem, on chce być chyba kolegą, ale ja nie za bardzo chciałabym być z nim kolegą. Co ja tutaj postawię? O, to jest ten mod, a ja zastanawiam się, co to się dzieje. Czekaj, mamy ten mod na stawianie rzeczy na podłodze, tak? Tak. O, to ma sens. Ty się patrzysz, ja widziałam, jak się patrzysz w moją kamerę. Wcale nie, wcale nie. Znaczy w kamerę, w monitor, to też nie zobaczyłam. Wcale nie patrzyłem się, nie. Wiesz co, menda przybrzydła jesteś i widzowie, ja widzom mówię, że Czoklet się właśnie patrzył, bo jest ciekawy, do czego potrzebuje wiaderka. Ty też się patrzyłaś. Nieprawda, gdzie się patrzyłam, w którą stronę niby. Ty też się patrzyłaś, ja jestem pewien. Nie wierzę w to. Ja już prawie zresztą, wiesz co, tak, znaczy nie mówię, że kończę, ale jestem bliżej niż dalej. Jestem z siebie dumna, bo to nie zajęło miliona lat. Czego ty wiesz co, ja chyba już skończyłam. Już? Mhm. No to słuchaj, to jak to robimy? To ja idę do ciebie, czy ty idziesz do mnie, czy... A wiesz co? To ja idę do ciebie, a no ty dobra. Mi przedstawiaj, okej? Okay? No dobra. Hop, jestem. Gdzie? A, to ty, dobra. Wiesz, że cały czas... No właśnie, cały czas, on tutaj gdzieś jest, on z tyłu, gdzieś... Z tyłu. Tu, patrz. Mu się strasznie ładnie ten mój pokój podoba. Patrzy się przez okno, no dobra. No to chodź, chodzimy do mnie. Okej. Okay. To jest pokój, chciałam zrobić go taki, wiesz, taki w kolorach neonowych, ale nie do końca mi się udało, więc użyłam czegoś innego. Aha. Tadam! Wait. Czy ty zrobiłaś lawę za szkłem? Tak, ale to nie jest tak naprawdę lawa, to wiesz, to jest taka jakby woda, tak jak... No ale no, bo no, miało okay. być neony. Rozumiem, patrz, rozumiem. Tu jest miejsce na gry, tu jest Aha. konsola, tutaj jest lodówka, tylko tam się nie da przejść, to trzeba skakać. Okej. Okay. I tutaj są jakieś te i jest konsola jest, i jest troszeczkę... Telewizor. Ta konsola tak trochę tutaj... Nie, bo ona jest nieużywana, jak się używa, to się ją przestawia na to, nie? Ale ona trochę jest jakby jest ekran. Dobrze, cicho, bądź chodź. Dobra, nieważne.
Tutaj jest łóżko oczywiście, tutaj są lawa. Aha. Tutaj jest on. Tutaj jest pan Crimson, no dobra. Tak, tutaj jest szafa oczywiście do sprawdzania, co jest tutaj w tym. Tutaj są książki i komp. A czemu tylko jeden monitor? Co to? Prawdziwy Wiem chłopak, o tym, próbowałam, ale naprawdę nie mogłam tego nigdzie włożyć, bo mam takie, a nie inne biurko i się strasznie bukowało, także zostało tylko no, to. Okej. No to, poczekaj, łóżko. Dobra, szafa. Szafa grająca. Bardzo... Dzień dobry, panie Creeperze. I bardzo o to mi się podoba, bo to zobacz, to ma właśnie takie neonowe kolory, które próbowałam tutaj zrobić tylko, w tym pokoju. Ta lodówka mnie tak zastanawia. Lodówka w środku... Nie, bo to jest taka zrobiona, specjalnie budowana. Do gaming roomu. Okej, okay, tak. Rozumiem. Przecież jak siedzisz na konsoli i grasz 12 godzin, oczywiście nie róbcie tego, pamiętajcie, aby robić przerwy i po godzinie proszę wyjść i... I router jest. No i router, oczywiście, że jest. No dobra. Wszystko jest. To słuchaj, to ja robię tak. Robię ankietę w karcie, w prawym górnym rogu. Ciekawe, czy zrobisz teraz w drugim sezonie. Zrobię na pewno. No, ja ludzie nie mogą wiem. Zagłosować, co im się podoba, a my lecimy do mnie i teraz przełączamy się na twój widok i uwaga. Ale poczekaj, po co ty masz tą... Po co ty masz tak kwiatek? A, bo nie miałem go cię postawić, więc postawiłem go na zewnątrz. Patrz, ty też masz creepery. Uwaga, wchodzimy. Ja zamknę drzwi, żeby creeper nie wszedł. Ale ładnie! I tak, cały pokój jest przydzielony na dwie części, na część taką drewnianą. O Boże, co to jest, ale fajnie, doroślejszą, nie widziałam tego. Doroślejsza część i tu masz, zobacz, tu masz ubrania, różne rzeczy. Aha. A nie można otworzyć. Ale ja bym tutaj dodała takie pewne rzeczy, wiesz? Jakie na przykład? No, mało trochę tutaj wziąłeś jak na dziewczynkę. Nie wiem, czy... O! A. Poczekaj, ja bym jeszcze dała poczekaj, ja bym, bo tutaj trochę mało rzeczy masz, ja bym dodała trochę jeszcze rzeczy. No dobra. Znaczy nie wiem, czy mogę dodawać, bo to w sumie twój możesz. Ale nie mogę tego znaleźć teraz, gdzie to powinno być. Dobra, to ja jak je znajdę, to ci pokażę, ale o, to jest super, to jest chyba z tych nowych modów, prawda? Chyba tak, to jest coś nowego. Bo ja tego nigdy nie widziałam. Jest dywan, ładne. Zobacz, ładny, nowy. I tu jest taki, w ogóle zobacz, zaraz, czekaj, bo to jest najważniejsze. Kirby! Czekaj, to jest najważniejsze, chodź. Wiesz, co to jest? Jabłko. To nie jest jabłko, to nie ciastko. Jest jabłko, ale musisz tu stać, o tu w tym miejscu, staj tu w tym miejscu i zobacz. Rozumiesz? Że to jest MacBook. Bo tu MacBook stoi, bo zobacz, jak stąd widzisz, to widzisz jabłko. Kirby! Kirby. A tu jest, zobacz, tu nawet ramen leży, stoi niezjedzony, no. Ale tu jest Kirby. Ogólnie zobacz, jest tutaj są różne rzeczy typu muzyczka, jest kalendarzyk, rybka, zegar, łóżko, tu są jakieś zdjęcia. O Boże, musiałeś o to. Tak. O właśnie, bo to mój swój element rozpoznawczy, oczywiście szkło na suficie. Zobacz, rosiczka jest, możesz wkładać tam palce i ona będzie... Nie wkładajcie palców, jeżeli macie rosiczkę, nie wkładajcie tam będzie palców. Będzie mlemowała twojego palca, tu jest wielka jakaś kniga, nie wiem, co to jest za książka, jakaś taka wielka. Ale, a tu jest, widzę, że ten... O! To jest diament! To jest diament. Wow, to jest ten nowy mod, tak? Tak, tak. I możesz sobie postawić, żeby to ładnie wyglądało, kilka plakatów. Lama! Książki. Trochę tutaj też plakatów i to chyba wszystko. No i tu oczywiście są ubrania, dużo ubrań. No dobra, no bardzo ładnie, bardzo i tak mi się podoba. Tak to wygląda. A jakby ktoś chciał się jeszcze pobawić w domek dla lalek, to tu... To chwila, miałem gdzieś... Nie ma domek dla lalków przecież. Gdzieś był, przyrzekam, gdzieś był, ale się gdzieś zmył się gdzieś. No tak czy inaczej, to jest mój pokój. Znaczy nie mój pokój, mój pokój dla dziewczyny, twój a to pokój. Był twój pokój dla chłopaka. Okej. Okay. I teraz moi drodzy, kto lepiej zbudował? Kto zrobił fajniejszy pokój? Głosujcie w ankiecie, macie ją w prawym górnym rogu. A my dziękujemy, że oglądaliście do samego końca. Mam nadzieję, że drugi sezon Versusów będzie wam się podobał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście łapka w górę zostawiona. No i co? Do zobaczenia w kolejnym i... Cześć! Oj, zepsułem sufit. A, jeszcze powiedzcie, co w kolejnym odcinku, ale to już... Już chyba nikt nie ogląda, pa! Już nikt nie ogląda, cześć!